część trzecią i tutaj mamy tak, jeszcze musimy skończyć to, co z tym słońcem, jak to jest, no i w ogóle nawet, no, słońce, ale w sensie jak to działa ta namagnesowana plazma, co to jest, no właśnie, teraz mi to przyszło do głowy, bo tak wcześniej to jakby, no, mówimy tutaj, bo ktoś nam zadał pytanie, więc no trzeba dać odpowiedź. Teraz jeszcze powiem o tym słońcu. Jak słońce działa i jak, co ono nagrzewa. Nam się wydaje, że no, w takim układzie za linią Karmana, no to powinno tutaj być piekarnik. No niestety nie jest to prawda, ponieważ słońce nagrzewa powierzchnię. I ono nagrzewa powierzchnię Ziemi i dopiero Ziemia oddaje to ciepło atmosferze. A więc zupełnie coś innego niż to, co się nas uczy. I mamy na przykład takie sytuacje, gdzie Północna Afryka, II wojna światowa, polscy lotnicy wsiadają do samolotów i jest plus 70 latem. Startują, osiągają 3-4 km, to jest minus 10 na 2-3 km. Minus 50 jest na 12 km, a więc tutaj powietrze nie jest nagrzewane przez słońce. Mało tego, my jeszcze mamy, przecież słońce ma też ograniczoną tą możliwość ciepła i mamy czapy lodowe na biegunach. Przecież nikt się nie pyta, jakim cudem oficjalne słońce, które ma ile? 108 średnic Ziemi i nie wytapia czap lodowych. Czary mary, no nie? No jak, no przecież normalnie, jak mamy taką kulkę tyci i 108 średnic, no to ta cała ściana ognia musiałaby wytopić lody na biegunach. Zresztą na równiku byłoby smażalnia ryb, a czap lodowych nie ma prawa być. Po prostu, ja tylko pamiętam taka grafika, mam ją gdzieś na komputerze, to też spróbuję wszystko wrzucić, tutaj w opisie do filmu, gdzie no taki propagator na Facebooku takich popularno-naukowych tematów, Skyfan, jakąś tak on się jakoś nazywa, no to właśnie on zaserwował. Tutaj taka maka kulnego ściana tego słońca i w tym momencie przy takiej kulce nie ma szans, po prostu ta ściana ognia to by wypaliła, mało tego, na równiku to byłoby pustynia cały czas, a w ogóle czapy lodowe na biegunach nie mają prawa istnieć. Ale nad tym się nikt nie zastanawia. A co ciekawe, 2,5 roku temu to mi znajomy powiedział, wiesz co, to ma nawet sens, ten twój niebocentryzm. Bo wiesz co, przy takim wielkim słońcu, to czapy lodowe by musiały przestać istnieć. No bo on tak właśnie mówi, że jak to od równika do bieguna, tak mniej więcej po linii prostej, to było jest parę tysięcy kilometrów. No to co to jest te parę tysięcy kilometrów dla 150 milionów kilometrów, nie tak oficjalnie, no to musiałaby to... Ta energia się jakoś tak wytracać, nie? Musiałaby się jakoś wytracać, żeby zachować te czapy lodowe. No i on tutaj patrzy, że to jest nieścisłość taka, nie trzyma się to kupy. Ja jestem ciekawa, co profesor Takowski na ten temat powie, bo już wiele razy słyszałem, się wypowiadał na temat ociepienia, czyli ocieplenia, bo jest rozhuśtano temat ocieplenia. Prawda? Strasznie. I ludzie się zaczęli zastanawiać więcej osób, skąd to ocieplenie, co to ma być w ogóle, nie? Bo się nas goni tym. No, czyli mamy ocieplenie. Na temat niebocentryzmu bardzo byśmy chcieli, żeby profesor Takowski odniósł się do naszych filmów. Tak, w porządku. Ja tylko powiem od razu, ja zaraz po wywiadzie Teoria Chaosu, to było takie radio internetowe, miałem na swoim blogu już się przyfalował geolog. Taki fizykolog, o właśnie, on tutaj się przyfalował, tylko największy problem polegał, wiecie na czym, że wśród niebocentryków jest też właśnie fizykolog. No i nawet on zaproponował spotkanie, ten geolog, że z moimi wykładowcami tutaj tego, no to zobaczymy, co wy tu będziecie tacy mądrzy, znaczy, że to ja będę, bo chcieli ze mną przede wszystkim porozmawiać. Oni nie widzieli jeszcze, że ten niebocentryk też jest fizykiem, geologiem. Ten, który, i też on już czekał w bloku startowym, żeby po prostu do dyskusji. A ja podałem warunek. Dwie kamery, pan, studenci i wszystko sfilmowane na dwóch kamerach. No przecież są ośrodki akademickie, cisza, które mają zarówno fizyków, jak i geologów. Nie? No i była cisza.
co? I już nie odezwał się. No właśnie. Nie odezwał się. Ja tylko powiedziałem, że się zgadzam, nie ma sprawy, dwie kamery i jazda. Od razu wysiadł. Czyli widzimy, że nie tylko w sprawach rozgryzania zbrodni smoleńskiej jest co robić dla polskich naukowców, jest również kwestia niebocentryzmu, to bardziej. Ale tak, jeżeli chodzi o naukowców, to jeszcze miałem takie właśnie doświadczenie z kwestii prędkości światła w kosmosie, w czasach, kiedy jeszcze mi nie wywalili z YouTube'a tego filmu. Raczej w ogóle kanału, bo mnie wywalono z YouTube'a filma, to jest oddzielny temat. Ale jeszcze w tamtych czasach to miałem takich paru, kilku, z którymi dyskutowałem. No i oni mi tutaj zaserwowali i właśnie w sumie potwierdzili w kwestii prędkości światła, że tej prędkości światła w kosmosie nikt nie badał. Robi się to tylko per analogia doświadczeń w laboratorium na Ziemi i mówi, że to jest, że to samo jest w kosmosie, ale w samym kosmosie nikt tej prędkości nie badał. Ponieważ prędkość światła jest składową wzoru fizycznego, że droga równa się prędkość razy czas. A więc jeżeli prędkość światła jest tą składową tego wzoru, no to wiadomo, jeżeli ta prędkość światła jest zmienna, to wiadomo, odległość do tego wielkiego wszechświata jest też inna. I teraz nikt tego nie zbadał w kosmosie, żeby tego. Czyli to jest założenie. To jest założenie, że coś, co mamy w laboratorium, będzie tam. Ale przecież my mamy loty w kosmos. To znaczy, jaka to jest kwestia tych odległości w kosmosie, to ona polega na tym, że to jest wszystko zrobione per analogia i ono nie odpowiada rzeczywistości. To jest specjalnie tak ukrywane, żeby nikt nie zadawał tego pytania. No jest jakaś stała fizyczna. Okazało się, że to nie jest stała fizyczna. Prędkość światła. To jest zmienna i to już dzisiaj wielu naukowców przebąkuje, ale nie mówi głośno, no bo trzeba było całą astrofizykę i kosmologię po prostu wysadzić w powietrze. Ale czy w innych państwach też szykanowani są blogerzy, którzy piszą na ten temat, tak jak panu zlikwidowano kanał na YouTube? W innych państwach, takie... tak, w Niemczech jest strona niemiecka i są ta strona amerykańska, z której tutaj czasami czekamy właśnie, raczej patrzymy na to, tutaj częściowo tutaj z tej strony, ona też będzie zalinkowana do oglądnięcia. Tego się specjalnie tam nie ściga. Tego się nie ściga. Natomiast w Polsce to się z szczególną energią się ściga, czyli tam wywala się kanały, wywala się filmy i tak dalej. To jest nagminne. To tylko ta chwila, moment, to się tam podniesie tego w łeb. Nie? I od razu wylatują całe filmy. Przecież oprócz mojego kanału, to jeszcze parę kanałów też poleciało. Filmy z tych kanałów też powylatywały. Także to jest cała historia tego, że powiedzmy wywala się to tam, tylko czekają, do którego momentu się to rozwinie. Jak to jest takie zminimalizowane, to wszystko w porządku. Ale jak się coś rozwinie... Czyli nie ma symetrii w innych państwach. Wojuje się. W USA można robić takie rzeczy, takie filmy nagrywać i trzymać na YouTubie, a w Polsce jest... W Polsce nie, tutaj jest, tu jest wojna ostro. Dlaczego to jest wojna, dlaczego w kwestii... Te niemieckie i amerykańskie strony, tutaj mamy dwie. No to jest współpraca, ja widzę. To nie jest, to jest zupełnie coś innego, ale zaraz powiem, o co chodzi. Dlaczego na przykład w Niemczech nie ściga się tego Rolfa Keplera i dlaczego się tego Amerykanina też nie ściga? A na przykład tu z YouTube'a po pół roku filmów wylał. I to podobno bezpieka amerykańska. Tak się tutaj panoszy w Polsce. To są różne bezpieki. To są różne bezpieki, ale dlaczego to jest akurat zwrócone na to uwagę, szczególnie ta bezpieka, powiedzmy, no to tak możemy nazwać, nie? Sprawa dotyczy właśnie mechanizmu tych stron. Niemieckie strony, to one są na takim poziomie naukowym. A więc ludzie zwykli tego niebocentryzmu, no to jest tylko taka jedna z teorii naukowych. Nic więcej. Ten Amerykanin dużo tłumaczy i tak dalej, pokazuje grafiki i tak dalej, natomiast no, bardzo niewiele tych takich przykładów praktycznych. Natomiast ja prowadzę niebocentryzm zupełnie z innego punktu widzenia. I ja to opieram, tutaj mi ściana naukowa nie jest specjalnie potrzebna. Ponieważ jest szereg prostych dla każdego dostępnych doświadczeń, które sami sobie możemy udowodnić, że żyjemy w środku kuli. I nie potrzebujemy tutaj ściany autorytetu, bo one są dlatego ścianą, żeby nam nie powiedzieć prawdy.
po to sobie ściana autorytetu, właśnie w kwestii tej astronomii, kosmologii i tak dalej. No, państwo, z którego wywodzi się Kopernik, będzie ciężko przebić się z niebocentryzmem akurat właśnie dlatego. On nie... Lobbing tego mnicha będzie potężny. Tutaj o co chodzi? Nie, niekoniecznie. Tutaj nawet nie chodzi o taką kwestię, żeby przebić się niebocentryzm, żeby on był nie wiadomo jak tam aktywny czy popularny. To nie ma najmniejszego znaczenia. Przecież człowiek ma wolną wolę. Jeżeli komuś się tu, powiedzmy, coś nie podoba, on nie musi w to wierzyć. Nie jest to jakaś zasada, żeby kogoś namawiać. Są ludzie, którzy na przykład będą produkowali blef i będą kochali blef. No ale panie Mariuszu, czy to znaczy, że niebocentryzm jest religią? To ma charakter religijny, ma charakter. Oczywiście niebocentryzm jest, ma charakter jak najbardziej. Przecież tutaj operowałem Starym Testamentem, a więc są tu elementy religijne. Nie jest to religia. Natomiast, bo religia musi mieć jakieś rytuały i tak dalej, nie? To ma charakter religijny, jest to związane z wiarą, ponieważ jest to związane z Bogiem. I to, ten, który mieszka w tym środku, i tutaj jest zobrazowany krzyżem równoramiennym, to jest właśnie Bóg. Bo On to wszystko stworzył, On to napędza i dzięki temu my żyjemy. Dlatego się słońce świeci, księżyc odbija to światło i tak dalej. A więc tutaj jest, ma charakter religijny, ale nie jest religią. A więc tym bardziej ośrodek toruński mediów katolickich, który jest posadowiony w mieście, jak to sami oni określają, Kopernika i szczycą się tym na cały świat, będzie miał, widzę ja, duże trudności w zaakceptowaniu niebocentryzmu, no bo albo Kopernik, albo niebocentryzm, prawda? No, to jest... Chyba, że uznamy, że Kopernik 500 lat temu pomylił się bardzo i przez te 500 lat, przez te kilka wieków mylili się wszyscy, za nim podążając. A to będzie wielka wywrotka. Wywrotka jest z automatu. Kopernik był satanistą. Dokładnie wyznawał ten cały jego obrotach sfer niebieskich i to jest to, że wstrzymał to, ruszył to. No właśnie, co? On jest satanistą. On był satanistą i to jest satanistyczny pogląd, po prostu czysto diabelski. I ktoś, kto by tutaj powiedział, że to jest nauka i tak dalej, nauka jest tylko elementem satanizmu. Ona, celem tego satanizmu Układu Słonecznego jest ukrycie Boga. On gdzieś tam jest w nieskończonym świecie, nie wiadomo gdzie on tam jest, nie? Natomiast w tym momencie w niebocentryzmie jest pokazany właściwy obraz tego, co Bóg stworzył i przedstawia się Boga we właściwym świetle. Reszta to jest blef. To jest tak, to już powiedzmy to, żeśmy zahaczyli o to, ale żeśmy jeszcze tu wracamy nie sposób, do... Nie sposób jeszcze wracamy. Przemilczeć, że inną nazwą na niebocentryzm jest teocentryzm. Tak. Z greckiego teo. Teraz wracamy tak. Do meteorytów. Młoda osoba, która pytała się, jak spadają meteoryty. No to teraz właśnie musimy o tych meteorytach. Tak, jak spadają meteoryty? Może odpowiemy skąd one się biorą. Mhm. Czyli to już mamy tak, żeśmy tu wszystko rozmawiali. Aha, jeszcze mamy jak rakiety latają. Dobra, ale to później. Na razie tutaj mamy meteoryty, tak. No i teraz... skąd się biorą, bo to jest częste pytanie, skąd się biorą meteoryty? No i mamy tutaj, weźmy tutaj od tego pana z Ameryki, ten meteor. Tu mamy takie grafiki, nie? Meteory, skąd ono się bierze? Z tych planet. I teraz tak, on jest poddany transformacji przestrzeni. W tym momencie, kiedy on jest bliżej tego jądra, on jest taki jak nawet pyłek. Ale w miarę jak on się przybliża do, w swoim locie, do linii Karmana, czyli do tego szkła nieba, do tej zewnętrznej warstwy, no tutaj właśnie, on się tutaj przybliża. To proszę bardzo, szkło nieba, glas, czyli szkło nieba, 100 km nad ziemią. I on się powiększa. I czasami jest coś takiego jako planetoidy, to się nazywa, albo deszcz meteorytów, o coś takiego.
I teraz ten deszcz, i czasami widać, że on się tak właśnie spala w czymś. To on się nie w atmosferze nie spala. To on się właśnie spala w linii Karmana. I w tym momencie, jak on się tutaj zanurza w tą linię Karmana, to on się po prostu częściowo przepala, a jeżeli jest odpowiednio duży, to co się z nim dzieje? On przebija, tutaj mamy, on tutaj przechodzi, to jest tak samo jak... To lodowate szkło nieba, on jest w stanie, rozgrzewa się, tak? Tak, rozgrzewa poprzez się. Poprzez uderzenie w ten tarcie. W to szkło nieba. Tarcie. Jest w stanie stopić to szkło. Tak, jest w stanie stopić, tak samo jak rakieta, która leci. Czyli uprawnione są stwierdzenia, że meteoryty nie pochodzą z Ziemi. Nie pochodzą. Nie, nie pochodzą z Ziemi. Bo tak się mówi, prawda, że tak. Są to obce ciała tak. Przybywające na to Ziemię. Z tych planet. Z kosmosu. No, one są z tych planet, bo nie wiemy, jakie tam procesy zachodzą w tych planetach. I od nich się odrywają właśnie te kawałki i one po prostu... No tak, jeśli planety krążą między szkłem nieba a niebiosem niebios, w przestrzeni to było 1600 mil. 1500 kilometrów plus minus. No to one właśnie wtedy przebija się i teraz tak, jak on już taki rozżarzony, oblepiony czernią, czyli tym stopionym szkłem nieba, on dopiero spada. Natomiast tutaj z tego szkła nieba się urywają takie fragmenty, to się nazywają tektyty. I co na przykład libijskie tektyty, też zbadane, nie pochodzą z Ziemi. A, spadają na Ziemię, tak. Tektyty. Aha. To się nazywa tektyt. W Wikipedii można wrzucić sobie tektyty, co to jest. Właśnie i w ten sposób one... Aha, czyli już zbadano, że ten materiał ze szkła odrywający się jest, powiedzmy, taki skład... A te meteoryty inne. To jest inny, ale on jest powleczony przy stopionym szkłem. Jest czarny zawsze meteoryt. Taki oblepiony, właśnie przypalony. No to można nam badać, się to wydaje. To nam się wydaje, że powiedzmy, że skała się przytopiła. Nie, ona się tam rozgrzewa się i tego, ale ona została oblepiona stopionym szkłem. Ona jest czarna. Dopiero jak to z tą skałę przepiłujemy, to zobaczymy, tu jest skała, tutaj jest właśnie ten. Tak samo są oblepione statki kosmiczne, te kapsuły lądownicze. Tak, bo one też... Też takie obsmarowane takim czarnym. Przechodzą w jedną stronę, a potem w statek, a potem w drugą stronę wracają. Jak wracają, to one właśnie też muszą szturmować szkło nieba. I to jest najniebezpieczniejszy moment, bo jak statki, znaczy te kapsuły lądownicze, nie, albo wahadłowce. Nie? Tutaj mamy akurat przykład wahadłowca. Przykład wahadłowca jest tutaj, on jest lądujący, ale wahadłowi, i on się tutaj zagrzewa, dlatego on ma te takie płytki ceramiczne, te termiczne, on jest cały oblepiony tym duma, te wszystkie stateczniki, to wszystko, kąty natarcia skrzydła, to wszystko, takie elementy, on ma taką konstrukcję, że te wszystkie elementy nieruchome i część ruchomych ma właśnie tym oblepione, tymi płytkami, bo właśnie on musi szturmować linię Karmana. Oczywiście linia Karmana z tych oficjalnie nie istnieje. Zacznijmy od tego. My tu rozmawiamy czymś, co istnieje, na to są dowody. Właśnie konstrukcja wahadłowca. Czyli dlatego ukrywa się przed ogólnie opinią publiczną skład chemiczny. Tego tylko się tak ogólnikowo podaje, nie pochodzi z Ziemi. Nie? W tamtym roku na przykład spadł wielki meteoryt na terenie Rosji. Tak. Wyłowili też nie go. Dowiedzieliśmy się. Wyłowili obserwowany go. Był, to długo spadał. Tak. Potężny. No, on był gdzieś mniej więcej takiej wysokości, to gdzieś mógł mieć z 2 tony. Nie spalił się w szklenie. A deszcze meteorytów nawet straszą nas czymś takim, czy tak. Zbliżającymi się jakimiś gwiazdami. Tam co chwilę coś. Co chwilę nas straszą czymś takim właśnie. Tak. No i teraz tak, to jest lądujący wahadłowiec, ale jeżeli on od spodu szturmuje, to on się obraca. Czyli on lądować chce na teraz Ziemię. On wraca na Ziemię. Wraca. Ale jak chce się wbić w niebo, on lecąc normalnie tak nabierając wysokości, on się obraca, żeby tą stroną z tymi naklejkami termicznymi, żeby sztormować w ten sposób i on ma prędkość dolotowa przebijana z linii Karmana to jest 2 km na sekundę. A przy lądowaniu, przy tym on ma 7,5
km na sekundę, czyli o wiele większa prędkość i to jest największe ryzyko spalenia. Dlatego Kolumbia, która miała dziurę w krawędzi natarcia jednego ze skrzydeł, nie było problemem wlecieć w niebo, ale wrócić i dlatego się spaliła. Tak samo Komarów. Wypadek Komarów, on miał Sojuz 1, to był tak samo na takiej samej zasadzie. U niego tam było pełno tych usterek i ta kapsuła nie wytrzymała tego przejścia. Mhm. I on w sumie, facet 1,80 m, wagi gdzieś kilkadziesiąt kilo, gdzieś tak z 80 czy 90, jest pokazane takie zdjęcie, które pokazuje jego, że on został spalony do wielkości niemowlęcia. Tak został spalony. Mało tego, ta kapsuła, ona została tak przepalona, że wszystkie te spadochrony zostały spalone. I dlatego ona trzasnęła po prostu, bo był cały, no, pełen usterek był i ten system dwóch spadochronów też się rozszczelnił i on został spalony i po prostu się nie włączyły i on po prostu poleciał i się rozczaskało. A co, jest takie nawet zdjęcie, gdzie po prostu step płonął dookoła, bo jak on leciał po prostu, to bardzo szybko leciał, a więc jak uderzył, rozczaskała się taka kapsuła, to ma bardzo silną konstrukcję, ona się mimo to rozczaskała, to po prostu cały step spłonął dookoła. Czyli skład jeszcze... Czekaj, jeszcze tu. Chodzi mi o skład chemiczny tutaj tego... tu jest inny, bo tu jest eter dociskający... Tak, jego jest więcej, tu jest mniej. Czyli grawitacja, a tu jest inny skład. To jest namagnesowana jakoś... plazma. Aha, czyli tutaj też... Aha. Namagnesowana plazma. Teraz idziemy tutaj jeszcze, tu jeszcze wrócimy. Czekaj, do czego my wrócimy? Bo co jest w niebiosie? Niebios to już w ogóle nie wiadomo. To? To... Na razie. Tam nikt nie był. To tylko mamy informacje z tego. Z Biblii. Ze Starego Testamentu. Teraz mamy to. To jest fragment szkła nieba, który z jakichś powodów, no mówi taka arabska legenda, islamska legenda mówi, że jak diabła wykopali, jak Bóg wykopał diabła z nieba, to on po prostu jak wyleciał jak klient w westernie przez okno, nie? No i szkło poleciało, no i to jest właśnie to szkło nieba. Że jak diabła wywalili, no to on wyleciał powiedzmy razem ze szkłem. Czyli islam, niebocentryzm, islam? Są elementy, że islam na przykład ma mandalę niebocentryczną, ma. Mandalę niebocentryczną, ale czy oni tak wiedzą, to ja tego nie wiem, czy oni tam wierzą akurat niebocentryzm. Natomiast legenda właśnie ta arabska w tym przypadku, że te oko Sahary to pochodzi od tego, że Bóg wykopał diabła i ten diabeł wyleciał razem ze szkłem i diabła nie widać, ale szkło spadło. No Polacy mają tą legendę o Twardowskim, prawda? Który na księżyc poleciał, to w tej sytuacji, kiedy tylko 100 kilometrów jest do szkła nieba. Wydaje się to bardzo, ta legenda jakoś tak, no... No nie taka daleka. No nie aż tak absurdalna jak w kosmos gdzieś nie wiadomo gdzie, tak. Nie? A tutaj ten materiał też był badany w Wiedniu i też powiedzieli, że on nie pochodzi z nieba, ale nie pochodzi z ziemi. Nie pochodzi z ziemi. I to też jest, proszę zwrócić uwagę. Ale nie porównywano tego z tektytami, jak to się... To jest no, coś w rodzaju tektytu. No. Tylko, że to jest potężny tektyt, tylko że on po prostu jako płyta spadł, tak. Powiedzmy, nie? A jeszcze na dek ma trochę mandala. 20 km średnicy, to jest ogromne. On tam wygląda jak 20 km średnicy, nie? No to jest trochę. Że to jest 20 km średnicy. Bardzo dużo. Kiedy to się stało? A nie wiem. No nie wiem, kiedy się stało. Oko Sahary. Tak, i teraz tak, to, że my mówili, jak ten wahadłowiec sam się obraca i tak dalej. Są tutaj filmy i też po prostu pod filmem pokażemy taki film, gdzie rakieta, bo to sfilmowano, że rakieta przebija się od spodu przez linię Karmana i ona się tak żarzy. Taki ogon, taki ten, ciągnie za sobą ogon. Ale czy mamy pewność, że to nie jest spreparowany film? Nie, to chłopaki wzięli, po prostu filmowali, jak leciała kameta i po prostu tylko oni do tego inną tam interpretację podają z tego filmu. Ale tam jest, bo to są akurat tacy spece, którzy oni szukają jakby dowodów na płaską ziemię, nie? O, w ten sposób. No właśnie, może kilka zdań na ten temat, bo
będziecie Państwo, jak będziecie na własną rękę szukać informacji, na pewno zostaniecie skonfrontowani z tym poglądem. No to jest taki pogląd. Natomiast. O co tu chodzi? Jaka jest różnica? No. Praktycznie meteoryty. Tak, wszystko żeśmy tutaj z tego co widzę omówili, tutaj skończyliśmy na tym oko Saharze. I teraz tak, jeżeli chodzi o płaską Ziemię, czy nawet układ zewnętrzny, to są dwa pytania, które likwidują każdą krytykę niebocentryzmu. Pierwsze pytanie, czy jest dowód geodezyjny, pomiarowy, że żyjemy na kuli albo na płaskiej Ziemi? Nie ma takiego. To są poglądy, które mówią o wszystkim, ale nikt nie zrobił pomiaru, czy ta Ziemia jest płaska, czy ona nie jest płaska, czy ona jest zewnętrzna i tak dalej. Dzisiaj mamy na przykład geodezję, naukę geodezji. To ona nie udowadnia, że my żyjemy na zewnątrz Ziemi. To jest wykorzystanie, założenie układu kartograficznego współrzędnych Kraszewskiego i Kriegera i to jest odwzorcowanie walcowe. To jest odwzorowanie walca. To nie jest wcale dowód, że geodezja coś nam udowadnia. Geodezja nam, inna geodezja, którą dokonano w 1897 roku, jest to doświadczenie profesora geodezji Morrowa i Cyrusa Teda. I to doświadczenie właśnie z tego 1897 roku zadało kłam wszystkim oponentom w XIX wieku, którzy twierdzili, że żyjemy na zewnątrz Ziemi, jak i na płaskiej Ziemi. Wcześniej, w 1896 roku, oni zrobili doświadczenie optyczne, ale ci od życia na zewnątrz, od Układu Słonecznego powiedzieli, a to jest jakaś refrakcja. No to oni stwierdzili tak, jak wy tak twierdzicie, że to jest refrakcja, no to zrobimy doświadczenie pomiarowe. I to doświadczenie pomiarowe dokonano. Tam parę miesięcy się przygotowywano przy grupie świadków, zawsze przy tych pomiarów. To oni zrobili tak zwaną linijkę, taki wyrównywacz. To były elementy około 5 metrów. I przeciągnięto, połączono te wszystkie belki w 5 km, to było drewno 12 razy sezonowane, odpowiednie okucia były porobione, niwelatorem było wszystko poziomowane, ta belka 6 razy. To była dokładność, stanęła na wysokości zadania, że dzisiejsza dokładność to jest tak, jakby liczyć te wyniki, bo taki teoretyk, fizyk teoretyczny, dr Brown z Austrii, to właśnie przeliczył wymiary tych wszystkich danych, które osiągnięto w 1897, w tym doświadczeniu geodezyjnym. To wszystko doprowadziło do tego, że on zrobił taki wykres, który właśnie pokazywał nam, że gdybyśmy żyli na zewnątrz Ziemi, to powinny być takie wyniki, a żyjemy w środku Ziemi, no to mamy takie wyniki, czyli płaska Ziemia nie wchodzi w rachubę. Czyli tutaj na to nie ma dowodów geodezyjnych, pomiarowych, że żyjemy tak. Drugim elementem jest takim pytaniem, to jest brak dowodu optycznego, że promień świetlny w kosmosie biegnie po prostej. Tak jak mówiłem, kiedyś była taka rzecz, że właśnie z tym promieniem świetlnym w kosmosie, no to właśnie było mówione, że była co? Próżnia, tak? Czyli tam nie ma nic. A teraz już jest namagnesowana plazma. No i to ktoś to zbadał? Nie, tego nikt nie zbadał. My to, tego, mimo ogromu lotów kosmicznych, przecież latają w kosmos od drugiej połowy lat 50. I nagle takiej podstawowej kwestii, że tego nikt nie zrobił. Tutaj wszyscy się biją w tych komentarzach pod filmami. Biją, że wy też nie macie tam jakiegoś dowodu tego. Tu się biją, ale zaraz, zaraz. To wy jesteście przedstawicielami nauki i to właśnie wy powinniście udowodnić, że istnieje coś takiego, że promień świetlny w kosmosie biegnie po prostej. Przez cały ten wielki kosmos on biegnie po prostej i on się zagina na Ziemi, na atmosferze ziemskiej. Wy powinniście to udowodnić, ale tego się nie udowadnia, oni dobrze wiedzą. Natomiast my obserwujemy, jak... Natomiast niebocentryzm ma też dowód. Oczywiście ja tutaj w następnych filmach też będę o tym mówił. Zresztą te filmy, które zrobiłem dotąd, już można się połapać, że w kosmosie
promień świetny nie biegnie po prostej. Jeżeli wtedy była próżnia, teraz namagnesowana plazma, no to jak w namagnesowanej plazmie biegnie promień świetlny? Po prostej? A więc widzimy, że to pytanie powoduje następne pytanie. Ale dowód jak nie było, to nie ma. Czyli dwa pytania. Nie ma dowodu geodezyjnego i nie ma dowodu optycznego, że w kosmosie promień świetny biegnie po prostej. I to praktycznie zażyna każdą dyskusję. Jeżeli nawet ktoś tam, powiedzmy, uważa, że no, że jest tak i tak, w porządku, niech sobie uważa. No więc trzeba się zastanowić, co jest dowodem, a co jest wyjaśnieniem. Najczęściej to jest tak, że system funkcjonuje jak? System funkcjonuje, czyli zmusza się nas od małego wyjaśnienie przedstawić jako dowód. I w sumie internetowa dezinformacja działa dokładnie na tej samej zasadzie. Oni starają się sprzedać wyjaśnienie jako dowód. Ponieważ, a dlaczego tak się robi? Jak nie masz dowodu, że żyjemy na zewnątrz albo na płaskiej ziemi, takiego geodezyjnego, czyli pomiarowego, jak tego nie masz, no to musisz to ukryć. A więc co się ukrywa? Właśnie te dwa pytania, o których mówiłem. To trzeba ukryć, a więc wtedy się zasypuje internet wyjaśnieniami, że to jest dowód. I to jest praktycznie istota tutaj i praktycznie te wszystkie filmy, aha, jak rakiety latają, no one sobie tam, satelity latają, przebijają się przez szkło nieba i nie ma problemu, nie? No i po prostu lecą w środku, kilkaset kilometrów tam od linii Karmana. To jest mniej więcej, to jest odpowiedź na te wszystkie tutaj tak, elementy. Bo oko Sahary na pewno młodych widzów telewizji królewskiej zainteresuje. I ja chciałam tu pokazać, co tu się pojawia. Proszę zobaczyć, ta kobieta, no Sahara wiadomo, kobiety chodzą, mężczyźni zresztą też zasłaniają twarze i głowy przed piaskiem. Ale tutaj za chwilę zobaczycie Państwo Gandalf, nie? Postać filmowa. Czyli jak to można zinterpretować, że mieszając tak informacją, że wprowadza się bajkowe postacie, science fiction, no po prostu wymyślone, ośmiesza się jakby tak. Sens. Znaczy, próbuje się to dyskredytować, tak. Niebocentryzm, zamiast udowadniać skąd ten materiał pochodzi, jak to oko Sahary, prawda, nawet nie wiemy, pan nawet nie wie, tak się interesuje tematem, kiedy to spadło. To jest informacja. To nie jest wcale jakaś informacja, że to jest oko Sahary, że to nie jest jakaś publiczna informacja, tego się nikt nie uczy. No więc to tam gdzieś tam w internecie, dzięki internetowi w ogóle te sprawy wypływają. Nawet młodzież nie wie, nic nie słyszało o oko Sahary, nie? Oko Sahary, linia Karmana to... Szklane niebo, to słuchajcie, no to ja wam od razu powiem. Kwestia linii Karmana, to jest jeden z moich filmów, to tam specjalnie nikt nie dyskutuje. No bo co tu, o czym tutaj dyskutować? Co, że oko Sahary jest szkłem nieba? Nikt nawet nie próbuje szczęścia. Tutaj, na tym możemy zakończyć. To po prostu widzicie, tą postać prawie wszyscy młodzi ludzie znają. O to chodzi. W jaki sposób te filmy z Hollywood są robione, że młodzież najważniejszych rzeczy nie wie, natomiast jakieś bajki zna. Wszyscy, nie? Tak. Są z, równani w dół, albo nie wiem, w bok, w spirale. No w ten sposób. Wyrównywani. I co tu jeszcze chcę powiedzieć? Jest też film o geodezji, to jest kilka filmów o geodezji, które tutaj zrobiłem, nawet po angielsku jest bardzo fajna wersja. I też jest ciekawostka, że tak samo jak o linii Karmana nikt nie chce dyskutować, tak samo nikt nie chce dyskutować o geodezji. A jeszcze ciekawsza sprawa była, że ja miałem kwestię geodezji. Miałem takiego geodety, czyli to jest audycja Radio na Fali. O, to dopiero była jazda w komentarzach. Witam. A tak mamy na następną, powiedzmy, osobę do dyskusji. Tak. Ale teraz ja chcę tylko skończyć tą sprawę. No i to taki pan przedstawił się tutaj, że on jest, ma firmę geodezyjną i tak dalej, obsługuje inwestycje, tralalala i tak dalej. Ja też obsługiwałem inwestycje wielomilionowe, ale to też nie jest istotne. On akurat stwierdził, że on, jak już powie, że on tam wielkie inwestycje geodezyjnie obsługiwał, no to może jakiś chciał podreperować autorytet. Ale jak strzelałem tam w tej audycji Radio na Fali, czyli Teoria Chaosu,
strzelałem tam argumenty właśnie szczególnie geodezyjne, to nawet on tego nie był w stanie zakwestionować. On pisał o różnych rzeczach, ale kwestii geodezyjnej nawet nie ruszył. To było najciekawsze. Mnie to od razu zdziwiło, że facet tak, no dobra, on się nie zgadza. Ma prawo, ale on nie dyskutuje kwestii geodezyjnych. Nagle wielki geodeta ma firmę geodezyjną, ma wszystko tam, powiedzmy, obsługuje inwestycji, ale na temat różnicy Bieliajewa, dlaczego działka 10-arowa na mapie jest mniejsza niż w rzeczywistości, takie różne rzeczy, ja mu tam serwowałem. Poza tym w tych filmach, które tam podałem, geodezyjnych, geodeci wręcz się zastanawiają nad okresem międzywojennym, jakim cudem układ współrzędnych, jak się przyjrzymy mapie, systemowi układ odniesienia w okresie międzywojennym, okazuje się, że ziemia obszar polski jest wklęsły. Takie numery, ale nic nie powiedział. I tak samo jest na przykład w kwestii w tych filmach, które robiłem. Czyli ukrywa się dowody. Dokładnie, ukrywa się dowody. Mało tego, nawet taki geodeta, to on szału dostał z tego powodu, że ja tam wypunktowałem te kwestie geodezyjne. Bo w tej radioteorii chaosu ja tam po prostu bardzo dużo na ten temat powiedziałem. I po prostu na ten temat, mimo że to jest numer dwa niebocentryzmu, bo pierwsza była historia, później drugi, na ten temat nikt nie dyskutuje. On wszyscy tam dyskutują wszędzie, tylko nie o tym. Przepraszam. Więc widzimy, jak to jest ważny temat, gdzie nie mówi się o tych rzeczach. To się ukrywa. Dlaczego? Bo się nie mówi. To nawet jest więcej niż tylko ukrywa, bo na tym przykładzie widzicie Państwo, jak, czego uczy się dzieci, co się upowszechnia, jaką wiedzę się upowszechnia. I to każe się jednak płacić, bo przecież za filmy hollywoodzkie, żeby pójść do kina i zobaczyć film, trzeba sporo zapłacić. Dokładnie. I jeszcze na nasz koszt, to jesteśmy okłamywani, jesteśmy wprowadzani w błąd na nasz koszt. No, w regułach kapitalistycznych, bo w regule realnego socjalizmu, w którym Polska była po 1944 roku do rzekomo 1989 roku, to byliśmy okłamywani, jakby zniewoleni przez pewien system, a dzisiaj rzekomo żyjemy w wolności i co się dzieje? No, fikcja. Tak jest, fikcja. No i to mamy. Przykład, niebocentryzm. Dobrze, to dziękuję za uwagę. Dziękujemy. Dziękujemy. Po prostu do następnego razu.